Witam Was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Jak widzicie, nasza droga Natasza oraz Wolfgang świetnie się bawią. Dopiero co wysiedli z taksówki, ponieważ spójrzcie tylko, gdzie jesteśmy. Proszę bardzo. Nie ma to tamto. Pożegnaliśmy Dolinę Niezbędną. W ogóle jaka ulica. Wow. Tak, jesteśmy na wakacjach. Wolfgang i Natasza wyjechali, zostawili swoje dzieci na pastwę losu i zrobili sobie wakacje. Uznajmy, że to jest po prostu ich rocznica, czy coś w tym stylu i sobie pojechali. W ogóle, do czego wy tańczycie? Ja tu nie słyszę żadnej muzyki. Ale okej, w ogóle zobaczcie na Wolfganga, jak mu tutaj się przytyło. Nie wygląda to najlepiej. Może znajdziemy trochę czasu, żeby Wolfgang poćwiczył. Aha, tutaj nie mogę nic robić, dobra. Tak, mamy trochę pieniędzy, ponieważ jeszcze nie mamy umeblowanego domu. Tak. Zamiast remontować dom, postanowiłam, że wyjedziemy na wakacje. Zostawiłam dzieci bez łóżek, bez kuchni, bez niczego. Uznajmy, że dzieci wyjechały na kolonie. Tak. Dzieci są na kolonii, a Natasza z Wolfgangiem... Gdzie tu są pokoje, że się tak spytam? Ale że co, że tu? No, ale... Aha. Dobra, zajmujemy ten apartament, bo tylko tu jest łóżko. Podwójne. A, i tutaj też było. No, ale dobra. A co jest na górze? Tak, parcele parcele, nie parcele. Ja ściągnęłam całe wakacyjne otoczenie z internetu, oczywiście. Znalazłam je na mod The Sims. I jeśli się sprawdzi, bo ja je testuję na żywo tutaj z wami teraz. Jeśli się sprawdzi, to podlinkuję wam na grupie właśnie link do tego otoczenia i może napiszę małą instrukcję, jak to zainstalować, bo nie wiem, czy każdy załapie. Ja miałam na początku mały problem, ale się udało na szczęście. Dobra. Nataszka nas zarejestrowała. Ten już gdzieś tam leci. Gdzie już lecisz, ej? Do basenu. Mamy basen na górze? O! Serio? W ogóle... Wow. W ogóle wow. Wow. O, wow. Wow. Natasza, chodź tutaj. A ona idzie. Ona idzie się sobie usiąść, dobrze. To bardzo dobrze, ty się odpręż, a on może sobie usiąść. Ale ja bym chciała, żebyś ty się przebrała w strój kąpielowy. A czekaj, zrobię ci zdjęcie, jak tu siedzisz. Proszę bardzo. Czy to nie. To jest wspaniały hotel po prostu. Pewnie nas zedrą z nas kasę jak nic, ale... Ale trudno. No tylko spójrzcie na dół. Czy nie należy jej się odpoczynek? Co ty tam robisz? Ten się tu dobrze bawi. A my w domu basenu nie mamy, także wiecie. Świetna okaza, żebyś zrzucił ten brzuchol. No, Wolfgang. Jemu też zrobię chocie. Ale mógłbyś ten się odwrócić do zdjęcia. Komu ty machasz? Wolfgang? Halo? Czekaj, musisz tak łazić, chłopie. Dobra, on znowu wychodzi z tego basenu. Ten brzuch jego masakra jakaś. Gdzie ty idziesz? Nigdzie nie siadaj, tylko... Gdzie Natasza w ogóle już poleciała? Gdzie wy w ogóle sami sobie łazicie? Patrzcie, Natasza na wakacjach, ale i tak ciągle jej dzieci w głowie. On tu chociaż chce zrobić jakieś... A, na wakacje, na wycieczkę chce się wybrać. Ktoś znany? Nie za bardzo. Głodni jesteście? Tak średnio powiedziałam. Ty musisz tylko do toalety. Tak. Gdzie jest jakiś nasz pokój, tak? Gdzieś tu były te pokoje, tu są. I nasz pokój jest tutaj. Oraz nasza łazienka. Więc chodź, Natasza, skorzystaj. Weź sobie prysznic. A ty w tym czasie, Wolfgang, możesz się wykąpać. Żebyście byli czyści i pachnący. Ja nam to w ogóle... Nie przeszkadzać, daj. A, już się samo dało, dobra. Wykąp się.
Ogarnijcie się i pójdziemy zwiedzać, co tutaj w ogóle nam dają dobrego. Świetny jest ten hotel, naprawdę mi się podoba. I w końcu coś innego. Aha, nie dałam. No fajnie, że na pauzie się... Czemu tu nie ma podłogi? Niefajnie. Bardzo niefajnie. Zrobię jeszcze jakieś zdjęcie tych domków. Naprawdę świetne są. No i tak jak mówię, w końcu coś innego, bo szczerze mówiąc już mi się naprawdę znudziły te wszystkie takie otoczenia z gry. Trochę ta parcela się zacina, bo jest duża i... Ej! A nie, ja myślałam, że to piwnica, to po prostu tak niżej wybudowane jest. Aha! Ale to jest sprytne, zobaczcie. Tutaj w ogóle jest miejsce na potańcówkę, ten hotel jest wypasiony. I te windy cały czas dzwoniące, nie? Świetne to jest. Wow, będę się teraz zachwycać cały odcinek. Ale myślę, że tylko jeden odcinek będzie z tych i wakacji. No bo wiecie, trzeba wracać do rodzinki i trzeba się brać za dalszy rozwój. Czy ty już się kąpiesz? Pewnie nie. Pewnie, że nie. Tutaj mamy jacuzzi w ogóle. Wow. I ja podziwiam, że ktoś potrafi coś takiego w ogóle zbudować. Tyle poświęcić czasu i tu jest też ile pomysłów, żeby tak to wszystko zorganizować. Niesamowite. Tutaj sauna. Tylko z tej podłogi nie ma. Niestety. W ogóle tu helikopter może sobie lądować. Nawet jest taka tablica tutaj, te słupy, ten przystanek. Niesamowite. Szybciej tam! Z tym wszystkim się uwijajcie, ludzie. Natasza już gotowa, tylko Wolfgang jeszcze. Boże, tak przerażające, nie widziałaś go nago jeszcze. No cóż, ja ci poradzę. Dobra, nie idziesz tańczyć. Już mi wy nigdzie nie chodź ta. Gdzieś tu była... O, tutaj jest ta. Nie podlewaj kwiatków, tylko tutaj. Idź na parcelę publiczną. Ty też, żeby nie było. Od razu tutaj podejść mi. Tak, idziemy razem. I zobaczmy, co tu mamy w ogóle. Tutaj mamy jakieś hot springs. Jakiś resort, a to nie wiem, czy to nie są same... Tak, to są hotele. Tutaj mamy jakąś lokację. Tu też jest chyba... Kurczę, teraz nie wiem, gdzie iść. Od czego tu zacząć? Wow, ile tu wszystkiego jest, jakiś market. Tu ładnie jest. Patrzcie, tu jest jakaś ta piramida, czy co, to idziemy tutaj najpierw. Wow, jaram się. Dobra, to widzimy się na miejscu. I jesteśmy, moi drodzy, w jakiejś świątyni. Tu można wejść. Wow, można. Ale ktoś miał pomysł świetny na to. Zobaczcie. Wow, jeszcze niżej. Wow. Będę ciągle mówić wow, bo mi po prostu odjęło mowę, ej. A co tutaj jest? Jakieś pamiątki. Okej, wejdźmy w końcu do środka sobie. Podejdźcie, o tutaj to wam zrobię może jakieś zdjęcie. Tutaj musiałam domalować ściany, bo wiecie co, nie wiem czemu nie było tapet. Możliwe, że były użyte jakieś z modów, chociaż wątpię, bo mi się wydawało, że to jest właśnie parcela bez modów. Może nie miało być pokolorowych, pomalowanych ścian, nie wiem. Ale niech oni tu sobie podejdą. Idziecie? Nie spieszy im się zbytnio. O, i może weźcie zapozujcie. Oj, ta, medytuj. Nie, żadne medytowanie poza. Może dać kciuki w górę.
Boże, do niego brzuch. A ty podejdź bliżej. Ale tak w tą stronę. Tak? I ty pozuj. Ręce na biodrach? No. Niech będzie. Tylko patrzcie właśnie na mnie ładnie. Tak. Sesja. O, uchwycimy trochę tej. Proszę bardzo. Jak ładnie. Oj. No już nie tak ładnie jak wchodzę w ściany. O, i tak z boczku. Sesja musi być, wybaczcie. Dosyć pozowania. Chodźcie teraz na dół. Oglądać tą... nie wiem, co to jest. Fontanna? Starożytna czy coś? Jeszcze niżej się nie da, nie da. Może opuszczę ściany. O. Jezu, czy to nie jest cudowne? Muszę trochę ich przyspieszyć, bo strasznie duże, duże są te parcele i... A ty co? Ona woli oglądać jakieś te klatki wentylacyjne. No, kto co woli, nie? Co ci tak bawi? Siadaj koło Wolfganga. Nie, 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 ona musi z drugiej strony. Nie możecie koło siebie? Nie. Aż to świetnie. To, świetnie. Jesteście najlepsi. Proszę bardzo. Będziecie mieli takie brzydkie zdjęcie. To nie wiem, Wolfgang, może ty nie składaj ofiary. Ty złóż ofiarę. Chyba nic się nie stanie złego. Nie ma sprośnik do kipu. Trzeba w ogóle iść coś zjeść. Ty też możesz zresztą. Dobra, to tutaj mamy tylko taką świątynię. I teraz myślę, poszukamy czegoś do jedzenia. Jakiś klub na plaży. Tu może coś? Jakieś motele? W ogóle ile tu jest samych tych? Jak to się mówi? Hoteli? Może w tym markecie? Chociaż tak mi się wydaje, że tu będą same sklepy. A to wiecie co, oni w sumie są zmęczeni, to może jednak wrócę z nimi teraz do hotelu, tam sobie zjedzą, a następnego dnia jak odpoczną, to zabiorę ich w jakieś inne miejsce, bo tu jest naprawdę co zwiedzać. Także no, widzimy się za chwilę. Dobra kochani, jesteśmy w hotelu i postanowiłam, że z niego nie wyjdziemy już do końca tego odcinka, tak. Już mówię dlaczego. Po prostu przeszłam sporo parcel tych, co tu są dostępne i... Niestety nie ma tu nic ciekawego. To znaczy parcele są na pewno ładne, ale no nie ma tam co robić. Bądźmy ze sobą szczerzy. To w tym hotelu jest więcej atrakcji niż na tych parcelach, więc nie miałabym co wam pokazywać. Ogólnie no polecam to miejsce, ale trzeba sobie edytować je. Zdecydowanie trzeba sobie to edytować, wiecie. Pododawać jakieś atrakcje i tak dalej, bo no nie ma co robić. Więc Natasza i Wolfgang zostaną już sobie w hotelu. W ogóle tu mi co chwilę coś wskakuje, nie wiem za co i dlaczego. Nie kumam tego. No dobra. Niech sobie wezmą masaż. Przestanie gwizdać. Nie zamierzam się zameldować, jeszcze do tego będziemy. Czego nie rozumiesz? Czego nie rozumiesz? Jedno z drugim. Nie mogą tu dojść, czy co? Halo. Wracajcie tu! Widzicie takie miejsce jak jakieś plus 5? Nie wiem o co chodzi i za co to? No miałam jeszcze coś sprawdzić. Czy to była Natasza, czy... Czy to biedacy? W,
którejś rodzince dostaliśmy lampę Aladyna. I nie pamiętam właśnie, która to była, ale ja ich wyprowadzałam i nie mam pojęcia, czy ta lampa poszła z nami, czy nie. Dobra, Nataszka już tutaj skoczyła w ręczniczek. A Wolfgang nie zamierza, podejdź tu, mnie nie denerwuj. Gdzie ty w ogóle się szwendasz? Na windę czekasz. Nie można jeździć dwójkami, czy co? Idź na piętro. Ja cię... No zobacz, czy on się jakoś zawiesił, czy co? O rany. Ja ci pomogę. Proszę bardzo. Masażył. No, po prostu wow. Boże, ten gruby Wolfgang. Niestety, te simy nie mają czasu, żeby zadbać o swoją kondycję. On w ogóle chce jechać na wycieczkę i ja chyba mu to dam. Bo zobaczcie, on ma strasznie niski pasek aspiracji, a ich pragnienia w ogóle nie ten. Chociaż ona taniec i flirt. To wiecie, gdzie zaraz pójdziemy? Tu sobie pójdziemy. O, to ten schody jest, teraz nie wiem. Jak już skończyć się, to podejdź tu. Gdzie podejdź tu? Tutaj troszkę się zabawimy, zobaczymy, jaka to interesna panna. Super to miejsce jest. Ale czy znowu mi się zmieniła głośność? Trochę to pościszę, żeby mnie zaraz nie zagłuszyło znowu. Długo jeszcze tam będziecie? Przyspieszmy to. Zależy mi, żeby im podnieść te ich aspiracje, bo w domu nie mam kompletnie na to czasu. Zobaczcie, mam jakąś gębę do wyżywienia. On pewnie jeszcze gorzej. Niewiarygodny ignorant, o rany. On w ogóle chce być kim? Szefem agencji wywiadowczej z SimCity, o rany. Kompletnie nie w tym kierunku. Trzy dzieci kończy studia. Ej, no i co? Fajnie, on już sobie poszedł, no super. Jak ja idę na imprezę, to oczywiście ten się ze mną. Natasza. Gdzie ty jesteś? Oni mają jakiś problem z tymi windami. Jednocześnie wsiedli, dobra. Dobra, udało im się, wow. O, przyszedł następny DJ. Następna zmiana. Chodźcie tutaj. Ty chcesz taniec? Flirt? No to chodź. Flirtuj. Pocałuj. Weźcie się tu za siebie. W końcu to wasza niby rocznica ślubu, czy tam czegoś. Przyszedł troszkę Nataszkę. Taniec klasyczny? Proszę bardzo. Mówisz masz. I chcesz iść popływać, to zaraz pójdziemy. Ten tylko chce wycieczkę. Dobra, Wolfganga wyślemy na wycieczkę, a Natasza pójdzie pływać. Bo ona jeszcze nie pływała w basenie. O, jak się romantycznie zrobiło i ta muzyka. O. W ogóle muszę ci włosy zmienić. O, już jej lepiej z tym paskiem. Nie masz żadnych fajnych pragnień, nie masz, no trudno. I ty chcesz jeszcze w ogóle iść na ryby, człowieku, serio? Chodźcie tutaj, na tego gościa. Idźcie na łódź ze szklanym dniem, może... Ze szklanym dniem, może ten... Połowisz tam ryby. A my chodźmy na basen z Nataszą. On ma straszne te pragnienia, bo oni w ogóle mają te pragnienia jakieś takie z dupy.
szybciej tam ruszać się. Tak, tak, tak. Niech idzie diabły sam. Zawsze sobie popływa. Ona to jest zgrabniutka. Pokaż się. No, ty kochana, to masz czas, żeby sobie poćwiczyć domku, nie? Piękny skok, piękny. Poszedł, poszedł. No. Może chociaż trochę mu się przetasuje, no. Ona będzie pływać, aż on wróci. Nie, nie. Ona stwierdza, że nie. Jaką wycieczkę? Ale ty nie miałaś iść na wycieczkę. On sam miał iść. I co, nie pojedzie bez niej? Serio? Dobra, to jedź, jedź, bo przecież... Co za koleś? Patrz, no patrz, nie zostawi jej. Nie zostawi jej samej, nie? Jeszcze ktoś mu wyrwie żonkę. Masakra. O, pojechał. Nożesz w mordę. Ogarnę się w oni, czy nie? Jezus Maria. Co ja popikałam? Włączone jest wolne, wolne. Pływaj dalej. Co byś chciała jeszcze? Zjeść na mieście z jakimś simem. No nie bardzo tutaj. Ach, te wszystkie simy coś ode mnie wiecznie chcą. Pływaj, kochana. Tutaj za bardzo nie ma gdzie się poopalać, wiecie. Przyspieszmy to, bo ile można czekać. Skocz sobie jeszcze. Mały ten basenik, nie? O, nareszcie coś. O Jezus. Kamera do zdjęć. A podnieście, ciekawe co się stanie. No. No nie. Świetnie. No po prostu świetnie. Ale weź sobie tu prysznic. O, pardon. Pokaż się, człowieku. Ale nie widać tej wysypki. Biedny. No, co ja ci zrobię? W ogóle patrzę, jak mu się stopy wtopiły w asfalt. Tak gorąco jest, że po prostu, wiecie, stopy się wtapiają. Ej, ty wiesz co? Idź do naszego domu. Znaczy do naszego apartamentu. Tutaj jest gdzieś. Nikt nam tu nie posprzątał. Co za... No, obsługę to ja zawsze narzekam w tych hotelach, bo oni nigdy nie sprzątają. Zamów sprzątanie. To otwórz zamek, żeby mogła wejść. Wolfgang, come on! Bo ja chcę jeszcze z nami coś porobić. Chodźcie tu! Nie, on nie zamierza. Będzie stał i się drapał do końca życia. Idzie to sprzątanie? Idzie ten knyp. Sprzątać mi pokój, co to jest? Ja tu płacę grube hajsy. No trudno, będziesz brudny. Natasza. O, wy jesteście w grupie, dobra, to chodź. A, dlatego ona chciała z nim jechać, bo oni są w grupie. Logiczne, całkiem nawet. Gdzieś tu była restauracja, chyba na dole. Idealna pora na kolację. Przyjdziesz tu czy nie? Później się podarwiesz, człowieku, chodź tutaj. W ogóle jeszcze minus tego hotelu jest, że jest mało łazienek, takich publicznych. Bo na przykład są tylko właśnie tam, gdzie Natasza była.
czy on tu idzie? Idzie. Nie drap się, bo będziesz miał blizny. Dobra. Czekamy na kelnera. O, je się spełniło to zdjęcie na mieście, fajnie. Ale patrzcie, i tak słabe te paski mają. Ale ja mam dużo wpadło za to. Bo na randkę się chcę umówić, no to weź. I mam tutaj umów na randkę. Wstańcie na chwilę. Zróbmy z tego randkę. No i zaraz będzie tyle pragnień do spełnienia, że hoho. To właśnie dowcip. I ty, ja mu dowcip. Rozmiar twojej... O Boże, grupy, ja przeczytam, rozmiar twojej głupoty zmienił się. Ale za to jeszcze raz muszę? No dobra, musimy od nowa się usadzić. Szybciej tam, ja tutaj, kurczę, i ten odcinek będzie trwał w nieskończoność. O, jemu się coś nie podobało. Trudno. W ogóle jest włączona ninja. Dawaj nam zamówić na wszystkich posyć. I to szybciutko, bo ja tu głodny. Wszyscy tu głodni. Cześć, Jezusa. Flirtuj. No zajadajcie, zajadajcie. Niestety Wolfgang i Natasza mają ulubione wspólne danie, płatki z mlekiem. Zebrali się idealnie, muszę wam powiedzieć. O, nie mówię, się chce siku. Brudny jest. Nie wróży to nic dobrego, powiem wam. Szybciej mi to jest. Dobra, wiem. To teraz wstajemy. Co ty chcesz flirtować, obejmować się i zabawiać go? No to co, obejmij go romantycznie, flirtuj z nim. Oraz powiedz mu dowcip. Zwykły, bo ten sprośny mu się nie podobał ostatnio. Wiem, że śmierdzi, że zaraz cię wyśle do łazienki. Tylko niech nam tutaj wskoczy trochę tej randki. Tak, Wolfgang. Chcesz by zapowiedzieć do swojego domu. Spoko. Co tu się wydarzyło? O, zlew się popsuł. No cóż. Natasza i ja małe barybary. Dobra. Wiecie, gdzie możecie to zrobić? Tutaj. Chodźcie. Teraz powinnam was. Tym razem możecie z tym barabara wjechać na górę.
do kibla. A Natasza już jest zadowolona z życia. Miło, miło. Fabian, no, idź, idź. Ty też tu chodź na górę od razu. Masz tu podejść. Mówiłam, że śmierdzisz. Nic nie poradzę, że tu nie ma prysznica. Chcę, żebyś jeszcze mam pomasował. Pocałował. I objął. Chociaż nie wiem, czy będzie chciała, jak śmierdzisz, no ale... Taki już wasz life. Zrobimy tą randkę na rzeń, czy nie zrobimy? To on już w ogóle jest platynowy? Dobra, ona chce z nim grać, ja nie wiem. Dobra, mamy randkę marzeń, jej! To idź się umyj. Gdzie nasz pokój? Posprzątane to jest, czy nie? No wow, posprzątali nam, szok! Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby posprzątali jej pokój. Jak poprosiłam, znowu ten barabara. Ty też, jacy nie wyżyci. Ja co nie wyrzuci. Dobra, Natasza, to ty się odpręż. On sobie weźmie prysznic. No i będziemy kończyć ten odcinek. Bo już czas. No, odpręż się. O, kolbak już czysty. Idziesz? Raz, raz. No to macie. Dobra, dobra, nie ma pogawędek. Róbcie swoje i już. No. A ja będę kończyć ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę odpoczęliśmy od dzieci. No. I teraz możemy wracać znowu do tego naszego chaosu. W Dolinie Niezbędnej. Także tak. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!